Aurelia Sobczak, portal WWL24. Najważniejsze informacje powiatu wołomińskiego. Uśmiecham się szeroko, dlatego że ze mną w studio pani Anna Jabłońska. Jak państwo widzicie, przepiękna kobieta, nie tylko zewnętrznie, ale również wewnętrznie. Wolontariuszka, organizatorka akcji Szlachetna Paczka. I ta akcja działa pod auspicjum Stowarzyszenia Wiosna z Krakowa. Tak? Tak, tak, oczywiście. Dzień dobry państwu. Pani Anno, proszę mi powiedzieć jedną rzecz, bo jeżeli słyszymy hasło Szlachetna Paczka, to nam się kojarzy to z taką paczką organizowaną przed świętami, zakupami żywnościowymi, ale ja wiem, że ta akcja Szlachetna Paczka to jest akcja niezwykła paczka, dlatego że w skład tej paczki mogą wchodzić wszystkie możliwe rzeczy. Tak, oczywiście, mogą wszystkie możliwe rzeczy wchodzić. To jest, to nie tylko są, czy to jest nie tylko żywność, czy zabawki, czy jakieś takie rzeczy, tylko to również, jeżeli tutaj jest potrzeba, to również darczyńca może ufundować bon rehabilitacyjny, czy jeżeli chodzi o opiekę lekarską, czy również mogą to być AGD, jeżeli rodzina tutaj marzyła o takim sprzęcie, żeby tutaj posiadać i by pozwoliła jakby tutaj na funkcjonowanie jej. Rozumiem, że to chodzi o wsparcie rodzin, które mogą inaczej funkcjonować, dlatego że dostają wiatr w skrzydła. I teraz tak, ile jest rodzin pozyskanych na terenie powiatu wołomińskiego, bo o tym terenie mówimy. Pani zawiaduje właśnie tym terenem. Na terenie powiatu wołomińskiego pozyskaliśmy 144 rodzin, z czego 55 jest zrekrutowanych. I to jest bardzo ważna informacja dla państwa. Pozyskane rodziny to są rodziny, które zgłosiły się do projektu, a zrekrutowane rodziny to są te rodziny zweryfikowane przez państwa. Na czym polega ta weryfikacja? Polega to na tym, że wolontariusz przeprowadza wywiad środowiskowy i podejmuje, powiedzmy, po dwóch, po trzech dniach decyzję, po przemyśleniu, czy dana rodzina, czy warto tutaj pomóc danej rodzinie, czy ta pomoc jest niezbędna, czy ta rodzina wykazuje się tutaj zmianą, czy ta rodzina jakby tutaj wyraża chęć też tej zmiany, tak? I wtedy jakby tutaj wolontariusz podejmuje taką decyzję, czy dana rodzina zostanie zakwalifikowana do programu i to właśnie to są te 55 rodzin, które zostały zakwalifikowane. Czyli ten czynnik decydujący to jest czynnik zmiany i chęci współpracy rodziny. Tak, i chęci współpracy. Bo często bywa tak, że jakby tutaj rodzina chciałaby uczestniczyć w programie, ale niechętnie jakby tutaj... Czyli chętnie by przyjęła, przyjęła te dary. Tak, ale niechętna jest tutaj już do zmian. Do współpracy i do zmian. A czasami rzeczywiście potrzeba jakiejś małej, drobnej rzeczy, żeby ta rodzina mogła zacząć inaczej funkcjonować w przestrzeni swojej życiowej i publicznej również. Dobrze, 55 rodzin zostało zakwalifikowanych do tego programu. I teraz tak, mamy te rodziny, a jak pozyskuje pani darczyńców? Darczyńcy, oni sami się zgłaszają poprzez stronę internetową Szlachetnej Paczki i tutaj darczyńca się właśnie zgłasza. Zgłasza się darczyńca i rozumiem, że te rodziny są opisane. Tak, prawda, że to jest jakaś rodzina X, że jest taka inna sytuacja, że jest chore dziecko, że potrzebuje wózek. Jest przedstawiona historia danej rodziny. No i darczyńca ma możliwość tutaj wybrania tej rodziny z tej bazy rodzin, którą... A może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład dwóch albo trzech darczyńców chce pomóc tej samej rodzinie? Tak, może się tak zdarzyć. No i wtedy ewentualnie tutaj wolontariusz, bo wolontariusz odpowiada za kontakt z darczyńcą, ustala pewne i doprecyzowuje pewne potrzeby z darczyńcami, no i tutaj oczywiście razem współpracujemy, tak, i pomagamy. I teraz tak. Tych, proszę mi powiedzieć, czy te rodziny, które są w programie, czy wszystkie one będą miały to wsparcie? Czy udało się państwu znaleźć darczyńców dla każdej z rodzin? Aktualnie te, które zostały udostępnione w bazie rodzin,
to udało się znaleźć te czynce. Tak, i oczywiście my odetchnęliśmy z ulgą, tak. No ale niestety jeszcze jest kilka rodzin, kilkanaście powiedzmy rodzin, które jeszcze nie zostały opublikowane. No ale to kwestia tutaj formalności, tak. I no i oczywiście no, tutaj zachęcamy, tak, darczyńców, żeby w dalszym ciągu ewentualnie pomagali, wspierali, żeby tak, dzielili się tym, co mają, jeżeli tak, jest taka bo tutaj naprawdę warto pomagać i to są naprawdę rodziny, które warto im pomóc, tak, że... A teraz proszę mi powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, która mnie interesuje z takiego ludzkiego punktu widzenia. Czy między tymi rodzinami darczyńców i tych biorców tej dobrej energii i życzliwości potem są jakieś relacje, czy to jest taka sytuacja jednorazowa? Nie. To również są dalej darczyńca. Często jest tak, że utrzymuje kontakt z taką rodziną i ewentualnie zawsze gdzieś tam może mogą się spotkać, tak, wspierać. Tak, wspierać, zobaczyć, jak ta rodzina funkcjonuje. Więc to nie jest taka jednorazowa pomoc. Darczyńca od dnia, kiedy przekazuje tą paczkę danej rodzinie, tak, to ma kontakt z tą rodziną i tutaj. I teraz tak, przekazanie paczki, bo to jest sytuacja bardzo ciekawa, to jak pani powiedziała, to mogą być różne rzeczy, to nie jest jakaś taka paczuszka, tak, może być to bon, ale to może być też remont domu. Tak, remont domu, jeżeli tak jest nieszczęśliwy przypadek, gdzie na przykład zakwalifikuje się do nas rodzina, gdzie spalił się dom. Tak, to czasami zdarza się tak, że my po prostu, jak jest zakwalifikowana, to zdarza się, że darczyńca tutaj ufunduje taki bon. I to przekazanie wygląda tak, że wolontariusz z darczyńcą jedzie do danej rodziny. Tak, jedzie do danej rodziny, tak. I tutaj ewentualnie taki bon przekazuje danej rodzinie. No i teraz przechodzimy do tych cichych bohaterów, którzy koordynują tym wszystkim, czyli wolontariusz. Tak. W pani teamie ile jest osób? Pani jest liderem. Tak, w moim teamie jest 35 wolontariuszy. Tak, szanowni państwo, ja też wiem, że to nie jest tak łatwo zostać wolontariuszem, tak, w tej akcji, bo jest również weryfikacja niezłośliwa, ale sprawdzająca odporność i takie mentalne i moralne i emocjonalne przygotowanie wolontariuszy do takiego typu działania. Bo pozyskanych wolontariuszy było 70. Tak? A jest teraz? A teraz jest 35 wolontariuszy, którzy działają. Pozdrawiamy ich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja w swoim imieniu jestem przekonana, że w imieniu wszystkich widzów trzymamy kciuki, no i życzymy takiej siły, determinacji, takiej otwartości serca i energii dalej. I teraz te rodziny, jeżeli zostają obdarowane, one zostają zostawione same sobie, czyli jeszcze wolontariusze odwiedzają te rodziny, sprawdzają, czy ktoś z tego korzysta, czy rzeczywiście rodzina dalej się rozwija? Program Szlachetnej Paczki nie kończy się na finale, bo finał to jest tylko moment przekazania i kontaktu darczyńcy z rodziną, tak? Następny etap to jest tutaj kontakt już wolontariusza, jak i darczyńcy po finale, tak? Czyli wolontariusz tutaj ewentualnie pomaga danej rodzinie, jak tylko może, żeby ułatwić i wspomóc tą rodzinę, żeby mogła się rozwijać i dokonywać tych zmian, tak? W dalszym ciągu. To pani Aniu, bo pani tak skromnie tutaj funkcjonuje i opowiada o tym wszystkim, o tych ważnych rzeczach, które dzieją się w pani życiu, to ja jeszcze zapytam, skąd wziął się pomysł na wolontariat i co pani daje ta działalność jako człowiekowi? Powiedzmy, że zawsze chciałam pomagać i ze względu na to, że to traktuję jako swoją misję i taką, powiedzmy, powinność, ze względu na to, że ja jestem też dziewczyną z historią i gdzieś po prostu czuję taką potrzebę niesienia pomocy i uważam, że warto pomagać innym ludziom, bo dzięki temu czasami po prostu ta osoba, której nie dana była ta pomoc, ma mniejsze szanse jakby tutaj na
Funkcjonowanie. Funkcjonowanie, tak. Tak, a czasami jak ktoś wyciągnie tą pomocną dłoń, to ta rodzina dostaje takiego impulsu, takiego czasami wiary, że ona może, tak? I to jakby pokazujemy jej, że ona, nawet ta paczka, to jest tak zwanym takim narzędziem dla tej rodziny, dzięki której ona będzie mogła funkcjonować, osiągać te swoje cele i pokonywać pewne przeciwności i trudności, z którymi spotyka się na co dzień, tak? Dokładnie tak. Pięknie Pani powiedziała, że warto pomagać i Szanowni Państwo, z tej rozmowy wynika, że każdy z nas ma taką moc, żeby w czyimś życiu coś zmienić, wyciągając dłoń i pomagając. Tak. I ta nasza rozmowa też jest ku temu, żeby wszystkich Państwa do tego po prostu zachęcić. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również moim gościem była pani Anna Jabłońska. Dziękuję bardzo. Organizatorka Szlachetnej Paczki na terenie powiatu wołomińskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję.